Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej po raz pierwszy usłyszeliśmy o potrzebie uruchomienia lokalnej tarczy antykryzysowej. W ratuszu dokonano analizy sytuacji w mieście i w jej wyniku prezydent zaproponował określoną pomoc przedsiębiorcom z miasta, którzy zostali dotknięci negatywnymi skutkami epidemii. To takie instrumenty wsparcia lokalne, finansowe, podatkowe zostały tutaj wdrożone. Opracowaliśmy zaraz pakiet wsparcia suwalskich przedsiębiorców. Tam pojawiły się różne możliwości wspierania naszych firm i oczywiście popłynęły wnioski o udzielenie pomocy. Nawet uchwała Rady Miejskiej została na kwietniowej sesji przyjęta, zwalniająca z podatku od nieruchomości te branże, które zostały wyłączone w ogóle z funkcjonowania. Szacujemy, że skorzysta ponad 60 firm z tego zwolnienia z podatku od nieruchomości za 3 miesiące, kwiecień, maj i czerwiec. To są pieniądze rzędu 300-350 tysięcy złotych, chociaż to życie zweryfikuje. Chyba około 15 przedsiębiorców wystąpiło już o taką pomoc. Tam trzeba albo informacje, albo deklaracje skorygować. I na kwotę prawie 200 tysięcy złotych już te zgłoszenia napłynęły. Tam między innymi hotele mogą korzystać, restauracje z tego, fryzjerzy i tak dalej. Ale część tej działalności już wróciła do normalnego, czy tam może nienormalnego jeszcze, ale funkcjonowanie, realizacji swoich usług. Niemniej jednak zwolnienie dotyczy tego okresu 3-miesięcznego, czyli drugiego kwartału, kwiecień, maj i czerwiec, podatku od nieruchomości. Jak skonsumowana została kwietniowa uchwała Rady o wsparciu lokalnych przedsiębiorców, dowiemy się prawdopodobnie w lipcu. Do ratusza wpłynęło około 90 wniosków o ulgi w podatku od nieruchomości. Ich wartość przekracza 4 miliony złotych. Drugi zakres zadań, czy też pomocy, który wynika z tego mojego pakietu, on dotyczy sytuacji takich otwartych, gdzie przedsiębiorca musiał złożyć wniosek i ubiegać się o tą pomoc. Nie? I teraz podzieliłem te kwestie na dwa takie segmenty. Raz to, co dotyczy samego ratusza, czy tutaj te podatki, opłaty leżące w gestii samorządu, podatek też od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłata za odbiór zagospodarowania odpadów komunalnych, to wszystko, co my tutaj zbieramy do kasy miejskiej. I drugi zakres tej pomocy, drugi ten segment, to co płacili przedsiębiorcy dla naszych spółek, czy też dla OSIR-u. A to głównie czynsz najmu, dzierżawy, różnych obiektów położonych czy też na bazarze przy ulicy Sejneńskiej, czy też w akwaparku, w innych obiektach sportowych, albo gdzieś na terenie miasta, co jest w zasobach ZBM TBS. I tutaj te firmy, które wyłączyły swoją działalność z uwagi na te nakazy, one otrzymały w darze zwolnienie z czynszu. Natomiast jeżeli prowadziły działalność i to odbiło się negatywnie na obrotach w tej działalności, to wtedy mogą ubiegać się o obniżkę tego czynszu i takich firm sporo skorzystało. Do pakietu przystąpiły również miejskie spółki PEC i PEWiK, które odraczały opłaty za ciepło, wodę i ścieki bez naliczania odsetek. Ratusz wciąż rozpatruje wnioski przedsiębiorców, ale jak mówi prezydent, niektóre z nich są zupełnie chybione. No bo jeżeli ktoś ubiega się o umorzenie podatku od nieruchomości za styczeń i luty tego roku, kiedy jeszcze nie było epidemii, pandemii, no to nie miało wpływu. Dopiero to później u nas w Polsce dotarła ta epidemia. Wobec tego no, tutaj niestety musimy odmawiać, ale na pewno gdzieś tam w granicach 2,5 miliona złotych taka pomoc zostanie przyznana tym przedsiębiorcom. Dotychczas przekroczyliśmy kwotę miliona złotych, no i to tak sukcesywnie. Myślę, że do końca czerwca i zapadną te wszystkie decyzje.